From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western. Dziś w nocy o godzinie 4:30 czasu polskiego Kobe Bryant po raz ostatni założy trykot Los Angeles Lakers. Po 20 latach gry dla jednej drużyny Kobe zakończy karierę w swoim domu, w Staples Center, przed ludźmi, którzy wielbią go jak Boga i dla których zdobył 5 mistrzostw. From my mind and body to my spirit and soul. Ci ludzie byli świadkami tego, jak dojrzewam na parkietach NBA od czasu, gdy miałem 17 lat. Wielu z nich było tutaj, gdy rozgrywałem swój pierwszy mecz w lidze. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Dzieciaki, które przychodziły zobaczyć mnie w akcji wtedy, przychodzą dziś na mecze ze swoimi dzieciakami. Takie są słowa Kobiego przed dzisiejszym meczem. After every loose ball for you, you asked for my hustle. I gave you my heart. Kobe Bryant nie jest tylko i wyłącznie wybitnym zawodnikiem NBA, który właśnie kończy karierę. Tak samo jak Michael Jordan przed nim zdefiniował pewną epokę w lidze i stał się czymś w rodzaju punktu odniesienia dla naszego życia. Gdy Kobe jako dzieciak został wybierany w drafcie, mój starszy brat grający wówczas na turniejach Adidas Streetball był zafascynowany jego motoryką i stylem gry, ale przede wszystkim marzył o własnej parze butów Adidas Fitchy Wear ze śmiesznym na dzisiejsze czasy logiem Kobe'ego Bryanta. Czasem brałem od niego magazyny Magic Basketball i Pro Basket, ale przydługie artykuły mnie nużyły, dlatego inwestowałem w Bravo Sport, by przeczytać dwuzdaniowe wzmianki o kolejnym świetnym meczu tego dzieciaka z Lakersów i by mieć kolejny plakat do powieszenia na ścianie. Byłem wtedy jeszcze dzieckiem. Gdy Kobe i Shaq zdobywali mistrzostwo za mistrzostwem, pierwszą rzeczą, jaką robiłem po powrocie ze szkoły, było włączenie telewizora, by sprawdzić na telegazecie najświeższe wyniki NBA i okazyjnie przeczytać dwa krótkie teksty, o ile redaktorom z telegazety chciało się coś o NBA pisać. Gdy Lakersi stworzyli Dream Team z podstarzałymi gwiazdami w postaci Karla Malona i Gary'ego Paytona, nie mogłem się nadziwić, jakim cudem ta ekipa mogła przegrać z nudnymi przecież Detroit Pistons. Dopiero po latach zrozumiałem, że na boisku najważniejsza jest chemia, defensywa i gra zespołowa, a nie nazwiska na papierze. Gdy Kobe wchodził w swój najlepszy indywidualnie okres w karierze, ja bawiłem się w streetballera i próbowałem ciskać na obrońcach crossovery, puszczać piłę pod nogami i rzucać truje za trują przez ręce. Chciałem być jak Kobe. Pamiętam, jak oglądałem finały, w których Kobe walczył z wielką trójką z Bostonu. Pamiętam nieudany eksperyment z Dwightem Howardem i problemy zdrowotne Steve Nasha. Pamiętam straszną kontuzję, przez którą Kobe stracił rok gry i po której mimo wieku i teoretycznie gorszej regeneracji ciała wrócił do gry na wysokim poziomie. Kobe Bryant, to me, is the best basketball player on the planet. Tyle lat, tyle emocji i wspomnień dostarczonych przez jednego gościa po drugiej stronie globu. Gościa, którego nawet nigdy nie widziało się na żywe oczy. Magia. Dziś chciałbym uhonorować na swój własny sposób Kobe'ego Bryanta i nakręcić się przed meczem. Tak się jakoś złożyło, że chwilę przed wygaśnięciem paczek MVP wypadł mi diamentowy Kobe Bryant z overallem 97. To był znak od losu. Musiał być! Nakupywałem tyle paczek i boksów MVP i jedynym diamentem, jakiego zdobyłem, był właśnie Black Mamba. Przypadek? Wszyscy wiemy, z czego Kobe kojarzony jest najbardziej. Te wszystkie memy i obrazki sugerujące brak umiejętności oddania piły, po prostu idź na zbiórkę, no i te linijki statystyczne z 40 punktami na koncie, dziś spróbuję to odwzorować. Zapraszam do obejrzenia Kobe Bryant Challenge, w którym wszystkie punkty mojej drużyny zdobędzie właśnie Kobe. Kobe! Nikt go nie kryje? Trójeczka? Pyk! Siedzi, tak jest, 2-1. Kontra i alley-oop do Kobe'ego Bryanta. A jest popka reverse. Kobe przechwyt. Sam na sam z koszem. Pyk, tyłem pakujemy to. Kobe. Ale zwód za plecami z prawej strony w sad. Mamy to, tak jest. No, dajesz. Podejdź do mnie, przykryj mnie. Nie kryjesz mnie, masz trójkę w papę. Pyk. Dobra, wpadło. Mamy to.
piłeczka do Klaya Thompsona i alley-oop do Kobe'ego Bryanta. O kurde! Skucha! Kobe Bryant biegnie tutaj z prawej strony, jest paczka nad obrońcą. Kobe biegnie sam na sam i step back. Jest rzut z fadeaway'a, mamy to. Bierze go na plecy, post spin, ale paczuszka, tak jest. Pick and roll i Kobe spod kosza bez obrony. Pete Maravich do Kobe'ego Bryanta sam na trójce. Siedzi, tak jest, 6 punktów. Podejdź do mnie, po co skaczesz? Jest layup z prawej strony, tak jest. Gary Payton podaje do wolnego Kobe'ego Bryanta. I jest w czystej pozycji trójeczka. Kobe bierze na plecy, był zwód, ale paczka tutaj minął Rudy'ego Goberta. Pick and roll, Pete Maravich do Gary'ego Paytona. I oddaję do Kobe'ego, sam na pół dystansie, tak jest, perfekcyjny rzut. Kobe, tak jest, kozujemy, perfekcyjny rzut. Kobe sam z lewej strony, paczuszka nad obrońcą. No podejdź do mnie, nie podchodzisz, masz tu w papę. Tak jest, rzucik, mamy to. Okej, okay, oddaję, kurde, pojebały mi się przyciski. Stupid motherfucking town! Sean Kemp to zbiera, Tony Parker do Kobe'ego, sam na trójce, tak jest, Tony Parker oddaje do Seana Kempa, który oddaje do Kobe'ego, jest niekryty, perfekcyjny rzut, 1-1, mano e mano, podejdź do mnie, gdzie jest obrona? Idziemy do tyłu, nie, mijamy cię, wow, jest paczuszka, tak jest, 4 punkty, Kobe tutaj bierze na plecy, ale spin, jeszcze to trafił, layup z prawej strony, Kobe Bryant nie jest kryty, trójeczka w kontrze, pyk, mamy 7 punktów. Rage quit. Trzecia skucha. Fucking faggy. George Gervin, pick and roll. Brandon Wright dostaje, ale jest Kobe na czystej pozycji z pół dystansu. Perfekcyjny rzut. Kobe, nie skryty. Pudyszka, pyk. Kobe jest już na kontrze. Ach, tak jest. Podwojenie nic ci nie da. To jest Kobe Bryant. Kobe. A wtoczyło się. George Gervin do Kobe'ego Bryanta. Dwóch skoczyło. Oh baby, wchodzimy layupem. Mamy to. No dawaj, bierzemy go na plecy, post spin i jest paczuszka, Kobe Bryant, ale spin, wow, jeszcze z faulem wsad z prawej strony, George Gervin, podaje do Kobe'ego, Derrick Rose się tutaj niepotrzebnie łasił na przechwyt, dajesz Kobe, sam na z koszem, pyk, pakujemy tyłem, Kobe Bryant, ach, obrona na nic się nie zdaje. Wchodzimy z faulem. Derrick Rose biegnie tutaj, ale źle podał. Kobe to przechwycił. Biegnie, nie dogonisz go. Reverse dunk Kobe'ego Bryanta. Brandon Wright do Kobe'ego Bryanta. Nikt go nie kryje. Pyk. Pieniążki, pudyszka. Gdzie jest obrona? Derrick Rose, gdzie jesteś? Biorę go na plecy i tutaj mijam. Jest wsad. Tak jest. 13 punktów Kobe'ego Bryanta. Bierzemy go na plecy. Post fade away. Kobe Bryant, po co skaczesz, pół dystans, perfekcyjny rzut. Kobe, dawaj go. Wow, jaka czapeczka. Oddajemy do Kobe'ego. Perfekcyjny rzut z osobistego. George Gervin, alley-oop do Kobe'ego Bryanta. Pyk, mamy to, 17 punktów. Kobe zbiera to i od razu biegniemy, ciśniemy z prawej strony. Nie, lewą rąsią pakujemy. Tutaj Derrick Rose, gdzie ty biegniesz? Robimy tutaj malutki koziołek i pół dystans z osobistego. Piłka się wtoczyła. Kobe, Derrick Rose go mija. Kobe, kolejna czapa na Derricku Rose'ie. George Gervin, ale jup do Kobe'ego. Tak jest, jak zapakował nad Antonym Tolliverem. Jeden cross. Będzie spin. Wow, jaka akcja, proszę państwa. Challenge został wykonany. Ile punktów zdobył Kobe Bryant? Wszystkie, Kobe Bryant zdobył wszystkie punkty, 21 punktów, 2 bloki, 2 przechwyty na skuteczności 21-30. W ten sposób Kobe Bryant dołączył do grona wielkich w postaci Briana Scalabrini, którym również udała mi się ta sztuka. Misja została wykonana. Przypominam, że ostatni mecz Kobe'ego Bryanta odbędzie się o 4:30, także polecam położyć się wcześniej i nastawić budzik. Trzymajcie się mocno i życzę wygranej w pojedynku z własnym organizmem. Hej, na razie! Ball in my hand. 5, 4, 3, 2, 1.